Witam Was, tym razem pokażę jak zrobić hard reset oraz przy okazji przeflashować telefon Sony Ericsson Arc S. Jest to model LT18i. Jeśli kogoś interesuje, tu jest data produkcji. Ściągamy program PC Companion. Wciskamy sekcja Super Zone. Uaktualnienie. Napraw. Wyostrzy czy nie wyostrzy tam? Dobra, jest ok. Powinniście to widzieć, nie wiem, czy się bliżej. O. Dobra, napraw telefon lub tablet. Kontynuuj. Tak. Coś tam sobie przygotowuję. Przygotuję w tym momencie sobie kabel. Kabel mikro USB. Widzicie taki kabelek? Włączymy sobie. Bateria musi być naładowana. Najlepiej w pełni. Czekam, aż się przygotuje sprzęt. Ten widok może okazać się pomocny. Kolejna grupa pingwinów zmierzających na południe. Tak, kontynuuj. Dalej. Wybieramy LT18i. Dobra, może być tak, bez i. Dalej, odłącz kabel od telefonu, wyłącz telefon, podłącz kabel, podłączając kabel telefonu, naciśnij, przytrzymaj ten wstecz. Zatem podłączamy, trzymamy przycisk wstecz, podłączamy kabel mikro USB, wykryło i zaczyna się cały proces. Najpierw pobierania, później aktualizowania. Wciąż pojawiają się nowe wyzwania. A ten niech sobie leci. Tyle macie świetny film przyrodniczy z jedynki. O pingwinach możecie sobie posłuchać albo przewinąć. Tak to wygląda. Ze strachu nie może się ruszyć. Starsi wiedzą jednak, że tę zaporę można pokonać tylko w jeden sposób. Trzeba ruszać przed siebie pewnym krokiem. Ten dosyć ryzykowny sposób okazuje się skuteczny. Młody samiec znów się zagapił. Dorosłe osobniki zostawiły go w tym. Cofając się już kilku, malec trafił jest. Co, obudowa ci przyszła? Co? Obudowa ci przyszła? Tak. Bo mam fajne części od używki, kupiłem parę dni temu. 8-rdzeniowy procyk i tym podobne. No. Ale to aż szkoda do jakiejś kijowej obudowy. Ja mam identyczną obudowę w domu u siebie. Nie wiem, ja najczęściej używam te. Tak? No. Po pierwsze mam USB 3.0. Po drugie cena jest dosyć droga, bo wychodzi około w tym momencie 220 zł brutto przy zakupie. Ale 600 watowy zasilacz jest całkiem przyzwoity. Aha, w zestawie jest? Tak. A sam zasilacz kosztował 120 zł.
Network. No widzicie, się aktualizuje nam telefonik w tym momencie. Jest już połowa. Jesteśmy prawie na miejscu. Poczekamy jeszcze kilka godzin. Nagrywasz teraz cały czas? No. No tak, żeby ludzie widzieli, nie? No network. Ile to czasu zajmuje, nie? Bo to bez sensu stopować. Ktoś się może na przykład przestraszyć, nie? Kurde, ile to trwa czasu, nie? Popsułem telefon. No i tutaj telefon ma iClouda. Dobrze. Dobrze, i w tym momencie telefon został zaktualizowany. Wykonaj poniższą procedurę, aby uruchomić telefon. Odłączamy nasz telefon i uruchamiamy telefon. Ja proponuję najpierw wyjąć baterię, włożyć baterię i go uruchomić. Wciskamy power. Kamerę skierujemy na dół. No i on się w tym momencie będzie nam włączał. Jak to w instrukcji producent podaje, uruchomienie potrwa dłuższą chwilę. Tak więc czekamy. Pingwin Adeli pewnie wkracza między napastnika a pisklęta. Petrelec musi się wycofać. Wie, kiedy nie ma szans. Poszuka i nie boją się tak jak pingwiny Humboldta. Bez lęku skaczą w dół klifu. W tym wieku są jednak zbyt słabe, by wskakiwać z powrotem na górę. Jak rodzice, młode pingwiny skalne niczego się nie boją. Skaczą swobodnie ze skał, kiedy nagle zatrzymuje je osobliwy widok. Te pingwiny skalne wyglądają zupełnie inaczej. To młode, nierozmnażające się ptaki, które przybyły na brzeg, by pozbyć się swojego ubieżenia.
No i telefon mamy prawie uruchomiony. Szukamy sobie język polski. Jest nawet Android 4. Do wysłania coś masz? Nie, ja nic nie mam. Nie? Z DPD nie. A, czekaj, mam. Sekunda. Tak więc tak wygląda proces flashowania telefonu, ustawień fabrycznych czy cokolwiek innego. Możecie to zastosować w każdym wypadku, kiedy telefon wam się włącza, nie włącza, kod blokady jest założony, go nie znacie i tak dalej. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się film podobał, możecie kliknąć łapkę w górę. Coś takiego z kciukiem do góry. O. Pozdrawiam, do usłyszenia.